kanał YouTube Ku Bogu. Wydawnictwo Fronda przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego. Pod tytułem Boży Szaleńcy. Mistrz świętego Ludwika, Kasper Drużbicki. Ojciec Kasper, postać tak niezwykła jak nieznana. To on wykuwa w kościele nowy nurt pobożności, który będzie rodził świętych, a zgodnie z proroctwem świętego Ludwika Grignona de Montforta, im bliżej czasów ostatecznych, tym więcej będzie świętych, i to większych niż najwięksi w historii. Oni głoszą zapowiedzi, przygotowują świat na powtórne przyjście Chrystusa. Cóż, u źródła tego ruchu ku pełni jest nie kto inny jak nasz polski mistyk Kasper Drużbicki. Dzień 6 stycznia 1590 roku to data jego urodzin. Piękno świata widzi najpierw w Drużbicach, rodowym majątku niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Rychło jednak przenosi się do Poznania, gdzie za sprawą ojców jezuitów poznaje piękno Boga. W ich kolegium pobiera nauki i niebawem zafascynowany duchowością najpotężniejszego wówczas zakonu. Mówiono, że jest zdolny nawrócić cały świat. Staje się jednym z duchowych synów świętego Ignacego Loyoli. Jest rok 1609. Zaczyna się mistyczny szlak Kaspra Drużbickiego. Może kogoś dziwić, ale ten człowiek, który za chwilę zapoczątkuje w kościele kult Najświętszego Serca Jezusowego, wyprzedzając swymi przemyśleniami świętych takiej miary jak Jan Eudes i objawienia takiego rzędu jak świętej Małgorzaty Marii Alacoque, oddziałuje na historię nie tylko jako ojciec nabożeństwa do serca Zbawiciela, ale jako prekursor nowej pobożności maryjnej, bycia niewolnikiem Matki Bożej. To ostatnie jest możliwe dzięki temu, że język ówczesnego kościoła to powszechnie znana łacina, przez co dzieła Drużbickiego będą za moment czytane tak samo uważnie w Polsce, jak w Hiszpanii, Włoszech czy Francji. Dodajmy, że znawcy tematu nie dziwi, iż nasz wielki polski wizjoner, dostrzegający znaczenie kultu serca Jezusa, jest znany przede wszystkim jako mistrz duchowości niewolnictwa maryjnego. W końcu droga do Cor Jezu, mówią zgodnie mistycy i teologowie, przynajmniej ci święci, jest tylko jedna. Kto chce się z Nim zjednoczyć, prawdziwie uczcić, czerpać z Niego łaski, musi być podobny do Maryi, której serce jest obrazem serca Jezusa. Tylko na jej drogach można spotkać jej boskiego Syna. W przypadku Kaspra Drużbickiego sam Jezus wskazał mu drogę do siebie, swoją matkę, jak umiłowanemu uczniowi Janowi pod krzyżem.
ale po kolei. Kasper Drużbicki wstępuje do jezuitów i zaczyna wieloletnią formację ducha i intelektu, niezbędną do podjęcia zadań najwyższej próby, a taki właśnie cel przyświecał założycielowi tej elitarnej jednostki zakonnej, stawiającej skutecznie czoło reformacji. Formacja na jezuitę miała się jednak w jego przypadku nie zamknąć ani ślubami zakonnymi, ani święceniami kapłańskimi. Już w nowicjacie, na samym początku drogi, młody szlachcic zapada na gruźlicę i staje w obliczu śmierci. Tu jego życiorys posiada pierwszy znacznik. To wtedy Kasper dokonuje wyboru ratownika. Tym samym ujawnia swój podwójny rys duchowy. Po pierwsze, nie przyjmuje biernie losu i wcale nie uważa, iż to, co przynosi życie, jest zawsze wolą Bożą. W konsekwencji zaczyna z nieznanymi sobie wyrokami Boga współpracować. Czyni to nawet wbrew faktom. Tu wbrew oczywistej chorobie biegnącej ku śmierci. Jest przekonany, że jeżeli nękająca go choroba jest skutkiem działania złego ducha, księcia tego świata, to trzeba się jej przeciwstawić z całą mocą. Z kolei, jeśli jest to wola Boża, to może wcale nie jest jego drogą ku śmierci, ale próbą wiary. Zgodnie zresztą z żołnierską duchowością jezuitów. W tym miejscu pojawia się druga cecha jego ducha. Drużbicki wybiera orędownika w niebie. Nie świętego Ignacego, ani nie innych wielkich świętych. Uważa, że nie dość pomocy świętego, czy nawet jakiegoś wielkiego świętego. Jeśli szukać ratunku, to u największego z największych, u najświętszej. Woła więc o pomoc do Maryi Niepokalanej. Woła tak usilnie, że jego biografowie mówią o wymuszeniu cudu. Ma ducha takiego jak inny niekanonizowany święty, Patrick Peyton. Bo i ten jako kleryk dzięki swej wielkiej modlitwie odejdzie uzdrowiony z progu śmierci. Może ktoś pamięta scenę z życia założyciela krucjaty różańca rodzinnego. Peyton, podobnie jak Drużbicki, jest ciężko chory, zwolna umiera, jego marzenia legły w gruzach, nie przyjmie wyśnionych święceń kapłańskich. Wówczas jeden z jego profesorów rzuca mu słynne wyzwanie. Masz wiarę? Ale jej nie używasz. Matka Najświętsza będzie dla ciebie dobra na tyle, na ile ty oceniasz jej dobroć. Jeśli myślisz, że jest dobra w 50%, otrzymasz 50%. Jeśli myślisz o niej, że jest dobra w 100%, będzie dla ciebie dobra w 100%. Pan Jezus i Matka Boża nie robią tyle, ile mogą. Powodem jest nasze przekonanie, że więcej nie potrafią. Ograniczamy ich przez ograniczoność naszej wiary. Te słowa sprawiły, że Peyton po nocy spędzonej na modlitwie, tak gorącej, że na ścianie, na której się opierał, pozostały ślady jego spoconych dłoni, wstał zdrowy. Nowicjusz Drużbicki wierzył w 100% w to, że Maryja może go uzdrowić. Dla Boga rzecz niemożliwa i rzecz łatwa jest taką samą w stopniu trudności, czyli nie jest żadnym problemem. Dlatego nie trzeba się bać prosić o niemożliwe. Rzeczywiście, nieoczekiwanie po chorobie nie zostaje nawet ślad. Więcej, do końca życia Kasper cieszy się dobrym zdrowiem. Cóż, dla Boga, w którego wierzy, jest to przysłowiowa pestka. Studia u jezuitów trwają długo. W czasie 3-letniego pobytu w Kaliszu, zdążył być już w Krakowie i Lublinie, Kasper Drużbicki uchyla niechcący rąbek swych pierwszych wewnętrznych tajemnic. Wiemy, że do Komunii Świętej przystępuje we Włosienicy, jak pokutnik. Wiemy, że codziennie 6 razy nawiedza Najświętszy Sakrament
i że wówczas za każdym razem pozdrawia Najświętszą Maryję Pannę. To wtedy zaczyna pisać. Najpierw rozmyślania o Komunii Świętej, potem litanie do świętych, następnie traktat o posłuszeństwie i oficjum z hymnami do mądrości przedwiecznej. Temat ten będzie mu towarzyszył przez całe życie. Nabożeństwo do mądrości przedwiecznej będzie odnawiał w sobie wielokrotnie. Będzie zabiegał, by w nim ono nie zagasło, by nie przysłoniła go rutyna, by nie przestało ono owocować pragnieniem życia tylko dla Boga. W kolejnych latach pisze więc hymny na cześć przedwiecznej mądrości. Ciekawe, że łączy ten temat z osobą Najświętszej, Maryją. Ten związek dostrzeże u niego i przejmie w całej rozciągłości święty Ludwik de Montfort, jak sam przyznaje, jego duchowy uczeń. W tym czasie Kasper Drużbicki dostępuje kolejnej łaski, o tyle ważnej, że stałej. To pierwszy dar otrzymany od mądrości, dar zapowiedziany przez Maryję i dany przez Maryję. Nie chodzi tu już o jednorazowy cud uzdrowienia, ale o dar, który miał nie mieć końca. Drużbicki otrzymuje łaskę całkowitej rezygnacji, na zawsze, ze wszystkiego, nawet z doczesnego życia. Jest to łaska uzyskana dzięki żarliwemu nabożeństwu do męki pańskiej. Jak się to ma, pytamy znowu, do jego maryjnej pobożności i tego maryjnego kanału łask, przy którym spędził życie, skoro świadkowie przypominają, że Kasper zbierał różne określenia męki pańskiej, że odmawiał koronkę do ran Chrystusowych. Tymczasem nie wspominają niczego podobnego w kontekście jego ćwiczeń maryjnych. Może ktoś, komu duchowe krajobrazy są obce, nie dostrzeże powiązań, ale właśnie rozmyślania o męce Jezusa umacniały w nim nabożeństwo do Matki Bożej, z pobożności niepewnej prowadząc go do pobożności prawdziwej. Przy samotnym i opuszczonym Jezusie polski mistyk odczuwa ukrytą obecność Matki. Drużbicki zaczyna wtedy nazywać Maryję dziedziczką i najdroższą rodzicielką. I już nigdy nie będzie Boga prosił o nic inaczej, jak za jej pośrednictwem. Po tej ostatniej decyzji znów opada na niego z nieba płaszcz łask, który okrywa go, kryjąc przed wzrokiem szatana i jego nęcących świecidełek. W duszy Drużbickiego mieszka pokój. Serce płonie dziwną miłością do wszystkich ludzi. Mieszka też w nim niezwykła znajomość Chrystusa, którego nie tylko poznał, ale z którym się utożsamił. Jako młody kapłan dowiaduje się o męczeństwie swoich współbraci w Japonii. Jest wśród nich bliski mu Wojciech Męciński. Jego zapiski opracował właśnie Drużbicki. Szczegółowe informacje o wielotygodniowych torturach i kilkudniowej straszliwej agonii tych misjonarzy każdego normalnego człowieka napełniają grozą. Tymczasem Drużbicki pragnie przejść przez to samo, co oni. Nikt jednak nie myśli wysłać go na misję, więc młody jezuita pragnie wykorzystać do męczeństwa szalejące w kraju epidemie. Składa ślub służenia ofiarom pomorów aż po śmierć. Nie wie, kiedy i gdzie, ani jak odejdzie z tego świata. Nie dba o to, bowiem w Jarosławiu 2 lutego 1623 roku otrzymuje za przyczyną Matki Bożej zapewnienie, że wytrwa w łasce do końca życia, czyli przejdzie w godzinę śmierci, nie popełniwszy żadnego śmiertelnego grzechu. Stanie się to jednak dopiero za niemal 40 lat. 2 tygodnie wcześniej zaczyna się jego duchowa przygoda z Maryją.
Nagle czuje w swym sercu niezwykłą potrzebę zatonięcia w modlitwie i rozeznania, czym jest łaska wytrwania przy Bogu do końca życia. Zaczyna o nią prosić. Nie tyle o łaskę, ale o wytrwanie w łasce, o niezabicie jej najmniejszym grzechem. Woła najpierw na koronce do najświętszych ran Pana Jezusa. Przez serca Twego dobroć, Panie Boże, utwierdź mnie w łasce Twojej. Przez rany Twoje, Jezu Najsłodszy, utwierdź mnie w łasce Twojej. Potem zwraca się do Najświętszej Maryi Panny. Najdroższa Matko moja, uproś mi utwierdzenie w łasce Bożej. Najdroższa Pani moja, daj owoc utwierdzenia w łasce Bożej dziedzictwu Twemu. Uważa się za dziedzictwo Maryi, za jej pierworodnego. Czyni to na wzór Elizeusza, który błagał Eliasza. Niechby, proszę, dwie części Twego ducha przeszły na mnie. Chcę być jej pierworodnym dzieckiem, dziedzicem dwóch udziałów. Wie, że Maryja ma wiele dzieci i że otrzymują one od niej swoją część łask. Chcę być pierworodnym, czyli, zgodnie z prawem Izraela, otrzymać dwa razy więcej niż każdy inny. Matka Najświętsza zdaje się akceptować te roszczenia. W odpowiedzi na prośby Drużbickiego daje mu znak. Zakonnik słyszy jej słowa. Dam ci ten owoc. Dam, ale musisz zaczekać do dnia oczyszczenia mojego. Czyli do dnia 2 lutego, w którym w kalendarzu kościelnym przypada to święto. Nim nadchodzi uroczystość Matki Bożej Oczyszczenia, dwukrotnie słyszy od Boga zapewnienie, że dar, o który prosi, niebawem otrzyma. W zapowiedzianym dniu głos wydobywający się z Najświętszego Sakramentu ogłasza: utwierdzam Cię w łasce mojej. I łaska nigdy go już nie opuści. Przez całe późniejsze życie, w tym dniu i przez cały miesiąc luty, oddaje się różnym nabożeństwom dziękczynnym za otrzymany dar. Z tą chwilą, coraz bardziej podobny w swym czystym sercu do Maryi, jeszcze bardziej pielęgnuje nabożeństwo do Matki Bożej. Odmawia już codziennie cały różaniec i oddaje się aktom pokutnym. Jest pokorny i pogodny jak Maryja. Jest niezwykle uzdolniony, dogłębnie wykształcony, a jednocześnie prowadzi głębokie życie duchowe. Przełożeni uznali, że jest gotowy do złożenia ślubów wieczystych. A on w swym ukrytym sercu jest już mistykiem. Otwórz wszystkie morza miłości i napełnij mnie nimi, żebym się nasycił i ugasić mógł w pragnieniu Twoim. Oby duszę obrócić w ono niebieskie mieszkanie Twoje i wziąć na się szerokość Jego. Oby wszystko i każde stworzenie, i owszem, każdą odrobinę stworzenia Twego, obrócić w niebieskie królestwo Twoje. I Ciebie taką czcić miłością, żeby się zewsząd oblewały i zalewały potopy i nawałności nieskończonej i niezmierzonej, najgorętszej i najpiękniejszej, najwyższej i najserdeczniejszej miłości i chwały i czci naszej godnej jakożkolwiek boskiego majestatu Twego. Nie dziwi, że niebawem okazuje się być niezwykłym kaznodzieją. Dobrze zna ludzi i doskonale zna Boga. Jest tak ceniony przez słuchaczy, że kiedy oddelegowano go z Poznania, mieszczanie składają u władz zakonu skargę, że zabrano im ich proroka. Ludzi poucza, upomina, z wielką miłością prowadzi do Boga. Jest, jak oceniają go asystenci ojca generała, zbyt łagodny i pobłażliwy na błędy i wykroczenia swoich, więc też oni garną się do niego jak do dobrego ojca. Ale samemu królowi odmawia,
gdy władca chce mu nadać zaszczytny tytuł kaznodziei na jego dworze. Odpowiada krótko: o śmierci mnie i sądzie bliskim myśleć trzeba, a nie o poklaskach zbieranych przez kaznodzieję. I śmiało dodaje: wyznaję zasady kaznodziejskie, niezgodne z tymi, jakie są mile widziane na dworze, gdzie gardzi się dowodami i uczuciem, a lubuje w konceptach, subtelnościach i nowinkach. Boże mój, widzisz nagie ubóstwo nikczemności mojej. Jeśli jednak cokolwiek jest w którymś ze stworzeń miłości jakiej, wszystko to zupełną obojętnością istoty mojej obracam ku Tobie i wylewam na Ciebie, Boga mego, i miłuję Cię miłością całemu stworzeniu podobną, miłością szczerą, miłością całą, miłością prostą, miłością nagą, miłością gorącą, miłością trawiącą, miłością nieustającą, miłością Tobie ode mnie powinną, miłością Ciebie godną, miłością mnie ze wszystkimi nieporządkami niszczącą, miłością wszystko dla Ciebie cierpieć gotową, miłością od Ciebie wszystko przyjmować chętną, dla Ciebie pracować, a nigdy nie ustawać pragnącą, zawsze gotową. Boże mój, czyń ze mną, radź i rozporządzaj o mnie, jak chcesz, przepuść, co chcesz. Umiera w roku 1662, wciąż się ciesząc. Po jego śmierci, kiedy ciało wystawiono w kościele, tłum na wiele dni wypełnia świątynię. Jedni błagają o łaski i otrzymują je. Inni ocierają o ciało zakonnika koronki, różańce i szkaplerze, a nawet tną jego szaty na relikwie, tak że trumnę trzeba było zamknąć i umieścić za kratami w oratorium. Po 4 latach, choć trumna i szaty uległy już zbutwieniu, ciało jezuity pozostaje nienaruszone. Złożono je w nowej trumnie, ale ludzie, przede wszystkim współbracia, po cichu ją otwierają, by zabierać z niej części jako święte relikwie, więc znów odgradzają ją od ludzi żelazną kratą. W kaplicy Matki Bożej nad grobowcem umieszczono napis, w którym podano przyczynę zgonu: umarły z ustawicznego umartwienia. Bowiem nawet jego buty, które codziennie nosił, miały wewnątrz wystające gwoździe. I jeszcze nosił pas nabijany ćwiekami i używał żelaznych grzebieni, którymi szarpał ciało. I nie stronił od biczy i rózg. Jego testament? Może te słowa. Cóż może wynaleźć albo wymyślić istota moja bardziej błogosławionego nad to, że cała jest Boża, cała w Bogu, cała z Bogiem, cała Bogu, a Bóg też w niej cały. I brodzi sobie w Bogu, i buja, i nurza się, i ginie w Bogu. I żyje ginąc, i żyjąc niszczeje, a jednak w Bogu się lepiej, calej i wieczniej znajduje. Oby to tak być, żyć i zostać na wieki. Boże mój, racz mieszkać we mnie i daj mi mieszkać w sobie. Przejmij mię cały i daj mi się mieć, miłować, znać, zażywać trwale. Niech nic nie widzę, ani nie znam, ani smakuję. Ani mam, ani czuję wewnątrz i zewnątrz. Tylko samego i jednego i zawsze we wszystkim. Ciebie, dla Ciebie i z Ciebie i w Tobie. Świątobliwy Ojcze Kasprze, pełen łagodności dla innych, a surowy dla siebie. Naucz mnie, że miłość bliźniego oznacza znoszenie wad drugich i przebaczanie ich win, a miłość do siebie to umartwienie i niefolgowanie sobie w niczym. Dobry Jezuito, najbardziej marzy mi się dar, który Ty otrzymałeś, wytrwanie w łasce aż do śmierci. Wiem, że nie będę potrafił jej nie stracić.
ale proszę, niech Bóg mi ją wciąż na nowo daje, gdy wciąż o nią proszę. Niech będzie w moim życiu więcej chwil łaski, a mniej grzechu. Czy i Ty nie zaczynałeś od tego swej drogi do świętości? Boży szaleńcy. Kanał YouTube Ku Bogu. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.